Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Altair. Jest... który? 9 czerwca, godzina 1:32, to nagrywam. I chciałbym się pochwalić nie jakimś wielkim sukcesem, bo to pikuś w sumie, ale udało mi się właśnie zyskać wszystkie osiągnięcia w grze, którą nagrywałem jakiś czas temu dla was. The Order 1886. Udało mi się właśnie w pełni ją przed chwilą, 10 minut temu, zakończyć. Tyle z okruszeń dusz pasterskich. Zacząłem właśnie w miejscu, gdzie prawie ukończyliśmy, bo ukończyliśmy piętro niżej w budynku i okazało się, że rozwiązanie jest proste. Wystarczyło po prostu wyjść na zewnątrz, wejść tu na przykład na dach, na rurkę i tutaj na balkon i jesteśmy właśnie na piętrze, w którym znajduje się czarny kościany amulet, po który właśnie próbowałem się dostać w ostatnim odcinku na końcu. Tak jak mówiłem, tak się stało, ogarnąłem i tadam. Zobaczmy, czy było w ogóle warto po niego sięgać. Upadek ze znacznej wysokości tworzy falę uderzeniową, obrażając pobliskich wrogów i odpychając przedmioty. Oż ty. No, chyba w sumie warto było. Chociaż to bardziej tak umiejętność na ścieżkę wojownika niż skrytobójcy. No, ale kto wie, może jednak kiedyś coś się we mnie podłami i stwierdzę, a dobra, chrzanić to skradanie już. Co wątpię w sumie, bo chciałbym jak najbardziej pozytywne zakończenia. Ono istnieje tylko wtedy, gdy właśnie działamy po... O, oż ty w życiu. Co to, kretoszczur z Fallouta? Oh my gosh. No i Wielkanoc już nie będzie w tym roku. Znaczy w 2019. Aha, tak były zablokowane. Dobra. No dobra, okej, to... Ej, w tej lokacji tylko jeden kościany amulet został. Ej, chyba wyczyścimy w końcu jakąś lokację w pełni. No niesamowite. To się nie spodoba najwyższej straży. Znaczy, zobaczymy, bo jednak co jak co, to jednak... Trudna ta lokacja. Szczególnie kwestia związana z dodatkowym celem, który tu jest do opanowania wśród tych wszystkich cholernych, kurde, strażyków. Nie wiem, spróbuję od drugiej strony może jednak coś tam pokombinować. Nie wiem, może tu będzie łatwiej jakoś. Oh, shit. Tam to? No dobra, rozejrzyjmy się. Co to było? Oż kurde, cała ekipa tu przyszła sprzątająca. Aż kurde, no musiało się tak niestety skończyć. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Okazało się, że po prostu wystarczyło włożyć ten kluczyk, nie? I no i po prostu mogliśmy przejść tą bramą i tyle w temacie. Znaczy przynajmniej na chwilę była dezaktywowana, nie wiem czy... No nieważne. Najważniejsze, że jesteśmy w środku, więc teraz ostrożnie sobie przejdę tutaj i wezmę ten kościany... Boże, myślałem, że jakiś alarm się włączył. Kościany amulet i zobaczmy, co on daje. Grabasz. Poruszasz się nieco szybciej, gdy niesiesz ciało. O! W sumie dobra, weź to, bo w sumie czasem noszę i osiad. Może się stanowczo przydać. Ale to było sprytne. Dobra, udało się. Udaj się do górnej awenty, no jasne. Siedzieć mi się tu nie chce.
Oj. A, dobra. Ale fajne. Ej, przejechałbym się czymś takim, nie? Stąd już widać posiadłość Jindosha. Oh shit, ale Havira. Potrzebuję kodu. No jasne, nie mogę pójść to dość łatwo. Wejdź do machiniczej rezydencji. Ha, spoko. Potrzebujesz kodu. A ten kod... Aha, tu trzeba wpisać wtedy. No, wskazówki. Przy pomocy kodu można otworzyć prowadzącą do machiniczej rezydencji bramę ochrony przy postoju kolejki. No shit, Sherlock. Kody. Wiem, że dyscyplina w ciągu ostatnich kilka lat poszła się pieprzyć, co widać zwłaszcza w tym roku, ale przypominam, że kody do bramy nie powinny być zapisywane i zostawiane w przypadkowych miejscach, gdzie każdy, kto będzie akurat przechodził, może je zobaczyć. Nie bez powodu są one przeznaczone wyłącznie dla personelu Najwyższej Straży. Gdy przeczytacie i zapamiętacie kody, niszczcie zapiski. Nawet jeśli stopień i przydział nie mają dla was znaczenia, pamiętajcie, że jeśli coś przytrafi się Jindoshowi, wszyscy staniemy w wielkim pałacu przed plutonem egzekucyjnym. Major Alain Binosz. Ach, to grubo. Odszukaj kody do bramy kolejkowej. No, chętnie. A, to jest gazeta. No, raczej tutaj nie znajdę. Obawiam się, że jeden ze strażników po prostu może... Znaczy, no... Pewnie paru strażników ma przy sobie. Jakby przydało się tak właśnie chodzić od każdego do każdego i... O nie, kolejne runy. O, się trzy są, no nie ma ich dużo jakoś. Dobra, tu jest jakiś... Nie wiem, moje nie byli lepsi. Ci z czatów, którzy zarazy, nie wystawali przy nim tabaką. Ha, no pewnie. O, o Jezus, myślałem, że ktoś tu siedzi, nie? Typowo. Wygląda na jakąś salę tortur. No, raport przesłania, no i wszystko jasne. Nie, dlatego... No, fuck, a teraz są tą stroną... Ty, dobra. Spróbujmy ich teraz tam osaczyć. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Teraz zobaczę przez dziurkę od kluczy i będą moją stronę ustawieni. Zakład? O. Dobra. Nic nie mówiłem. Wow. Uff. Spokojnie, żołądku. Niedługo wrzucę w ciebie. O, tutaj też alfabet ciśnie. Nie, no, ja chciałem tylko przenieść gościa, nie? Ale widzę, że ten też nie ma kodów. Ri 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 ri. No i mówi mi, że mam zaobać czujność, a ja mu na to, że to robię. Nie ma to kodów? Rozdział 23, no raczej nie. Jakaś telenowela. Wow! What the? Jak? Co? Ej, no... Ej! To było chamskie trochę. Co to miało znaczyć? Jak on to? Ulhaka miał jakiegoś typu? Też potrafi widzieć przy ściany. Co? Oh my gosh, nie zapisałem od. Dobrze, że nie widzicie teraz mojej twarzy, naprawdę. No skurwa, no i to jest to. No i teraz kurczę, jak na złość. Normalnie teraz nie będzie wychodziło, nie? Zwykle takie jest w moim wykonaniu. Za pierwszym razem takie. Fokus, jakoś tam próbuję koncentrować się na tym, co się tu dzieje. Powolutku, spokojnie, bez spiny. A później z każdą kolejną próbą, byle szybko, byle...
iść dalej. Koniec, kropka, tyle z tematu. To stukanie w klawiatur. Nie. Jakaś to jest... A dobra, szczęścia. W sumie... No nie, nie wziąłem klejnot. Ups. Ups. Głupi kosz. No i mówi mi, że mam zachować czujność, a ja mu na to, że to robię zawsze. A on, że tak, ale tym razem tak naprawdę. Kosz mnie prawie zdradził, no. Dzisiejszy czas, ale nawet koszowi nie może ufać. Ale coś, a właśnie. Nie to. Nie. Odnawia zdrowie, wow. Ale rzadko w sumie, przynajmniej na razie, z tego korzystam. No i znów wziąłem książkę. Dobra, sejbuś. Aha, nie można zapisać gry, to pewnie przez to, że rzucałem gościem. O, lipa. Jednak te klucze są jednorazowe. Dobra, wiecie... What? Ej, co jest? No nie mówcie mi, że tak słyszeli masakrycznie moje kroki, no, bo nie uwierzę. Fucking skradki mają te okna. No cholera, ja sobie miałem taki misterny plan, wiecie, przejść przez okno. Zdawało mi się? Nie, na pewno nie. Zdawało. Ciekawe, co to właściwie jest. Ach, jak na złość na górze też. A chwila, tu było okno jakieś otwarte. Nie no, na pewno gdzieś było otwarte, prawda? O, strażnik. No tylko ty dobramy, jest 025. No, popatrzcie. To teraz jakoś stąd wyjść. Ej, co tu się stało? Ej, what the hell? Nikogo tu nie ma. Ja nawet kucam, nie? Cały czas się skradam. A tutaj niestety nie złączę. Mam zszargane nerwy. Dzieje się coś pasku. Pokażcie mi statystyki. Nie. Co? A pewnie chodzi o tego... szczurowatego. Nego, naprawdę, jak to się skończy, zamierzam się upić. Goni mnie wśród fal, rybławica płynie w dal. Marto, choć pokochaj mnie, roku pół na morzu tkwie. Pięknie śpiewa, pięknie. Aha, tutaj też było zamknięte. Kurde, wydawało mi się, że gdzieś widziałem otwarte tutaj. Dobra. Jednak nie zwariowałem. To już coś. Tylko, że... Będą mnie widzieć, czy nie? No, tak wyszło. Wiecie co, szaleń te runy. Jak będę grał, to... w sposób taki, że będę zawijał wszystko, co się rusza, to wtedy będę raczej próbował zdobyć takie osiągnięcie, jak zebranie wszystkich run, bo na pewno tak jest na Steamie. 025. Angel Rezydencji, jasne.
Bardzo mi się podobał główny wątek muzyczny pierwszej części, ponieważ tam był fragment jednej ze znanych szant, jeśli się grało w Assassin's Creed chociażby 4 Black Flag, czyli czarne flagi, bo tam można było usłyszeć tą szanty. A można było tak sprytnie jeszcze tutaj sobie dookoła pójść. Patrzcie, no. No tak, bo to było dodatkowe zadanie w sumie, z tym znaleźć kod. Mogę zanucić szanty, o której mowa, ale nie wiem, czy chcecie to słyszeć. Sobie osobliwe piękno. Może uda mi się to załatwić bez zabijania Kirina Jindosha. W tym momencie też zapraszam na mój kanał, na materiał z pierwszej części tej gry, Dishonored, gdzie właśnie już w pierwszych minutach w intrze jest wstawiona, jak dobrze pamiętam, ta ścieżka audio. Tak, wejdź. Mechanicza rezydencja Antona Sokołowa uwięziono w posiadłości Kirina Jindosha, konstruktora mechanicznego żołnierza i wielkiego wynalazcy będącego na usługach Duke'a. Dostań się do środka, uwolnij Sokołowa i wyeliminuj Jindosha, nim stworzy armię mechanicznych żołnierzy. No dobrze, czyli muszę wyeliminować Jindosha i znaleźć Antona Sokołowa. Tak tu trochę niepozornie. Witaj w moim domu. No hej. Drzwi są zawsze otwarte dla tych, którzy zechcą przekroczyć próg. Jeśli jesteśmy umówieni, idź dalej i czekaj cierpliwie. W innym wypadku niegrzecznie będzie nie poinformować cię o obecnych tu mechanizmach obronnych. Bardzo zresztą skutecznych. Wielu weszło tu bez zaproszenia, a każdy miał swoje powody. Z tych jednak, którzy odważyli się wejść głębiej, tylko nieliczni zdołali powrócić. Aż kurwa. Jestem skupiony. Świetnie. Mogłem nie odtwarzać tej wiadomości. Nie ma możliwości, żeby mój list dotarł teraz do kogokolwiek znajomego w Dunwall. Jeśli poczną polską wyślesz, to masz rację. Okej. Okay. Przeszedłem jakieś 20 metrów. Wciąż żyję, nie było pułapek. Co? Dość spokojnie. A to źle wróży tego typu grom. Ach, no. Pociągnij. To jest tak typowo jak czerwony przycisk, duży czerwony przycisk. Jak go wciśniesz, już wiesz, że będzie grubo. 3, 2, 1. Kto mógłby zbudować coś takiego? I po co? Ktoś uruchomił jeden z mechanizmów w moim domu. Jindosh. Oj. Mój dom jest zawsze otwarty. To jedna z moich rozrywek. Obserwować, jak prosty umysł radzi sobie z przemierzaniem tych zmiennych pokoi. Jestem Kirin Jindosh, ale zapewne już to wiesz. Proszę, idź dalej. Wejdź po schodach. Spotkajmy się twarzą w twarz w górnym korytarzu. Kurde, niezbyt mi się to podoba. Boję się, że teraz jest spoko, nie? Ale jak będziemy wracać, to czeka nas nieliche starcie z tymi cholernymi robotami. Teraz chyba rozumiem.
No, złożyłem dom. Kurwa. No. Szacun dla architekta. Powiem tak, umówcie mnie z tym architektem. Chciałbym tak mieć zwykły dom. Pociągniesz dźwignię. I jedno z pomieszczeń zamieni się w studio takie dla profesjonalnego streamera, youtubera. Dziękuję bardzo. Kurde, dzisiaj w ogóle miałem pechowy dzień. Siedziałem sobie, jak to bywa, takie ciepełko na tarasiku. Tu jesteś. Wspaniale. A później, cholera, szedłem sobie salonem przez salon. Teraz, gdy się widzę, gołą stopą. I cholera, wdepnąłem pąka. No i mi troszkę noga spuchła. Kurwa. Aristokracja poszukuje wrażeń? To trzeba być mną. Przeszkolenie w użyciu broni, ale nie w kachtunku salonowym. Widać po twoich ruchach doświadczenie w walce ulicznej. W dodatku macie oczy swojego ojca, wasza cesarska wysokość. Witaj, Lady Emily Coldwyn. Imponująca, Jindosz. Zatem wiesz zapewne również, po co tu jestem. Spodziewałem się, że moja współpraca z Duke'iem zaprowadzi cię do moich drzwi. A może szukasz będącego cieniem dawnego siebie Antona Sokołowa? Mieszka sobie w komacie ewaluacyjnej. Tak czy inaczej, znajdź mnie i weź sobie to, czego szukasz. Jeśli jednak zginiesz, każę zanieść twoje ciało do mojej pracowni, by przeprowadzić na nim sekcję. Do tego czasu nie zdradzę twojej tajemnicy. Do zobaczenia wkrótce, Jindosz. Do zobaczenia. Znajdź inny sposób, aby wyeliminować. Żołnierze! Ktoś włamał się do mojego domu! Oto masz przed sobą wydalane. Łoż ty! Fuck! Jak ja mam? I przecież. Ja przed tą bramę się w ogóle nie da. Ani. Ja pierdzielę. Że w takim ciulowym miejscu zapisałem, że... Mechanicznego żołnierza Jindosza. Podziwiaj wzmocniony metaliczny szkielet mechanicznego żołnierza i jego ostrza tchnące jak brzytwy. Zminiaturyzowane zbiorniki z tranem... Mam dziwne wrażenie, że lotwo się rusza, a one będą mnie widzieć. ...z bursztynowego drewna. Możliwość patrzenia... A nie, nie jest tak źle. Uff. Ale w ogóle ja to gram z mocami, nie? Ja sobie nie wyobrażam tej gry. Grając bez tych zdolności wszystkich, no po prostu dajcie ludzie spokój. Roboty znikną. Ty rozumiem, że ten też. Dobrze. Maszyna coś wykryła. Ach, powrót do stanu trwania. Oh my gosh. O, ludzie. Zacząłem za nimi tęsknić powoli. Starszą ludzie, jeśli rozpocznie się walka. Są ślepi, ale wszystko słyszą. Paskudnie się czuję z myślą, że mogą nas podsłuchiwać. Wszystko słyszę. Co mówimy? Nie. Nie bardziej niż audiograf. To jakim cudem? Ależ co? Kurde. To jakim cudem, kurczę? Przecież nie chaos wam jakoś nie wiadomo jak, żeby tamte mechy mnie potrafiły tak wykrywać. Halo. Cały czas panie kucałem. Dziwne, skoro są ślepe, no to... No nieistotne. Zdaje się, że ktoś jest w budynku. Budzimy mechanicznego? Sam się obudzi, jeśli rozpocznie się walka. Są ślepi, ale wszystko słyszą. A, puste miejsce za ścianami. Jak intymnie.
Nieważne. Ja co zakręt zapisuję, no. O. A więc tak to działa. Fajnie. Odsunąć się! Stawiam pylon elektryczny! Wiem, gdzie jesteś. Jaki pylon elektryczny? O co, Kaman? Miasto potrzebuje dobrego klubu z walkami psów, jak te za czasów mojego ojca. Okej. I co to jest? O. Aha, jak wdepnę na podłogę, to będzie ze mnie tatar. Haha, super. Ej, nie, no na strażnika to nie działa. Lupnijmy. Oh, shit. No. Całkiem. A, wy pewnie już znacie na pamięć ten ekran wczytywania, nie? Kurczę, ja się boję pomyśleć, ile jest w ogóle poziomów. Ten czwarty to już jest masakra dla mnie. A gdzie tam, kurczę, nie wiem, siódmy, czy który tam jeszcze? A, dobra. Jakiś koleżka mnie tu jeszcze widzi, a faktycznie tu jest. Dobra, szanowni, to będę to kontynuował jednak następnym razem, bo jednak jest tak późna godzina, że już w sumie chyba faktycznie nie myślę i się nie koncentruję zbytnio, więc na tę chwilę wam bardzo dziękuję za obecność, trzymajcie się i do następnego. Sokoła poszukamy już w następnym odcinku i mam nadzieję, że uda nam się też zwiać, co obawiam się lekko. I to będzie mega wyzwanie, jak tak patrzę na te roboty i to mieszkanie, to No ale dobra, martwienie zostawię sobie na kolejny odcinek, więc na tę chwilę, jak mówiłem, dziękuję wam bardzo za obecność, trzymajcie się, na razie.